Krzysztof Kocela. 5 walk, 5 zwycięstw, 4 wygrane przez KO. Przypominam, sędzią ringowym tej walki pan Włodzimierz Kromka. Pojedynek w kategorii ciężkiej został zakontraktowany na dystansie 6 rund. I czas na grzmoty wagi ciężkiej. Krzysztof Kocela, dwumetrowiec, niepokonany na zawodowych ringach. 5 zwycięstw, 4 przez nokaut. Zmierzy się z Ukraińcem gladiatorem Aleksandrem Nesterenką. 114 kg wagi Krzysztofa Koseli wczoraj podczas ceremonii ważenia. Jego rywal lżejszy o blisko 7 kg. No i przekonamy się, bo Krzysztof Kocela ostatnio pokazuje, że jest na fali wznoszącej. Wygrał błyskawicznie w kwietniu w Tyczewie z solidnym niegdyś Maksimem Pediurą. Teraz kolejny przeciwnik z Ukrainy, a dalej ambitne plany. Kocela Team, jego ludzie, jego współpracownicy chcą, żeby Krzysztof w tym roku był bardzo aktywny, a w przyszłym spróbował już trudnych pojedynków. Aleksander Nesterenko, 9 zwycięstw, 5 porażek, bilans dodatni, bilans na plus, 195 cm wzrostu oficjalnie. Nesterenko, 2 metry, Koseli trafia już prawem w tej pierwszej rundzie. Dzisiaj rano, kiedy rozmawiałem z Krzyśkiem, on wstał o 6 rano, położył się o 21, bardzo pracowity człowiek, przyzwyczajony do takiego trybu właśnie życia. No i przyznał, że absolutnie nie stresuje się, nie ma żadnej nerwówki, przygotowany jestem jak należy. Ale na razie niebezpiecznie bije tym lewym sierpowym, lewym prostym Nesterenko. Już 2 razy zdołał złapać Koselę. Krzysztof to jest pięściarz i wysoki, i silny, ale przede wszystkim lubiący i potrafiący boksować ofensywnie. Myślę, że w taki właśnie sposób spróbuje rozwiązać ten pojedynek, ale na razie czujny w obronie Nesterenko. Wie, kiedy zejść, wie, kiedy uniknąć ataków Koseli. Krzysztof też jest na takim etapie, znowu świetny lewy prosty. Jest na takim etapie, że potrzebuje doświadczenia, potrzebuje tych rund. Widać regularny progres u tego pięściarza, no i oby on cały czas był zachowany. Ale tutaj więcej ciosów potrzeba do podkręcenia tempa, ale myślę, że zobaczymy to z biegiem czasu. Tutaj jeszcze trzeba troszeczkę poczuć ten ring, poczuć atmosferę. Poluje już na bardzo mocny prawy Kocela. Ale kto myślał, że Nesterenko tutaj przyjedzie po wypłatę, to na razie może być zaskoczony, bo widzimy, że Ukrainiec z Pawłochradu zamierza pokrzyżować plany Krzysztofa Koseli, niepokonanego w 5 walkach. Teraz dobrze rozpoczął lewym, próbował dołożyć mocny prawy. Człowiek pracy Krzysztof Kocela. On nie lubi nudy, nie lubi rutyny, cały czas jest na wysokich obrotach. Świetny prawy i zatańczył teraz Nesterenko po raz pierwszy. Jest liczony Ukrainiec, ależ wycedził tym prawym bardzo mocno. I pierwszy raz liczony Nesterenko w pierwszej rundzie. No, pokazał siłę swoich pięści Krzysztof Kocela. Niedużo zostało do końca pierwszej rundy. Zobaczymy, czy zdąży wykończyć tę robotę i zanotować kolejne błyskawiczne zwycięstwo Kocela. Ale Nesterenko też się nie cofa. Jeszcze 10 sekund do zakończenia tego pierwszego starcia. No to jest ta siła Koseli. Widzieliśmy, trochę czyhał, polował, ale w końcu jak trafił, no to Nesterenko zatańczył, padł na deski i tę rundę Krzysztof Kocela wygrywa bez wątpienia. 10-8, 2 punktami. A gladiator po raz pierwszy naruszony. Boksował m.in. z Denisem Bojcowem. Pięściarz z Pawłochradu. To było w 2013 roku. Przegrał przez nokaut w 3 rundzie. Dobry początek miał Nesterenka, bo wygrał 4 pierwsze walki, z czego 3 przed czasem. Potem przytrafiła się porażka, no i jego doradcy, promotorzy postawili na walki wyjazdowe. Boksował, tak jak mówiłem, z Bojcowem w Niemczech, z Apti Daftajewem w Rosji, na Achmet Arena w Groznym. Boksował także z Kotatsu Takeharą w Tokio w Japonii. Po 3 rundzie został poddany. I ostatni pojedynek 21 lutego w Cosmos Hall w Moskwie, znokautowany przez Ruslana Pfeiffera. No i wierzymy w to, że zapoluje także dzisiaj na mocny, energetyczny nokaut Krzysztof Kocela i pociągnie tę dobrą passę. Musi jednak uważać na ten lewy prosty Nesterenki.
troszkę szczelniejsza garda. Ale wiemy, jak to wyglądało w pierwszej rundzie. Pierwszy mocny, wyraźny prawy i Nestarenko miał problemy z utrzymaniem pionowej pozycji. No widzimy coraz pewniej Kosera, ależ trafia prawym i drugi knockdown, drugie liczenie Oleksandr Nestarenko bezpośrednim prawym, ależ jest zamroczony, no nie, to już jest po walce. Krzysztof Kosela, kolejny knockout, kolejny efektowny triumf dwumetrowca z Lublina. Jeden prawy zakończył robotę, no próbował Nestarenka wstać, ale te nogi nieprawdopodobnie miękkie. Wstał na 7, ale zatańczył i nie było mowy o kontynuacji. No jest silny jak tur Krzysztof Kosela. Bardzo gorąco między... Za moment przed naszymi kamerami będzie Krzysztof Kosela i porozmawiamy, jak to wyglądało od środka, także chwila cierpliwości, a potem już walka wieczoru i Tomasz Mazur, Andrzej Dolżorzieł. Ogłoszenie werdyktu w pojedynku boksu zawodowego w kategorii ciężkiej zmierzyli się Krzysztof Kosela, Polska i Oleksandr Nestarenko, Ukraina. Zwycięża przez KO w rundzie drugiej reprezentant Polski Krzysztof Kosela. Szósta walka, szóste zwycięstwo, piąta wygrana przez KO.